Co to jest takiego, ten wielki wybuch? Wiadomo, że wielka teoria, która świetnie działa. Prawda jest taka, że gdy Einstein rozpracowywał swój pomysł z pochodzeniem grawitacji, czyli ogólną teorię względności, pochodzeniem grawitacji jako zakrzywienia czasoprzestrzeni, doszedł do wniosku, że w jego równaniu czegoś brakuje, bo gdy szukał rozwiązań, otrzymywał nie ten wszechświat newtonowski, w który wszyscy wtedy wierzyli, wszechświat jednorodny, wieczny, nieskończony. Takie rozwiązanie istniało, ale pod jednym warunkiem, że coś tam trzeba poprawić. No i bardzo szybko okazało się, dzięki badaniom Edwina Powella Hubble'a, amerykańskiego, ciekawe też, astronoma. Wszyscy go dziś pamiętają jako astronoma. Był wziętym prawnikiem, drodzy Państwo. Miał swoją kancelarię. Świetnie prosperował. I kiedyś kupił sobie amatorski teleskop i od tego momentu przestał się bawić w adwokaturę i zaczął być astronomem, i to jednym z najlepszych. Doszedł do wniosku, gdy nauczył się mierzyć odległości do dalej, bardzo dalekich obiektów, do dalekich galaktyk, gromad galaktyk, że im dalszy obserwuje obiekt, to ten obiekt szybciej od nas się oddala. No i pojawił się pewien zgrzyt. W takim razie ten wszechświat ciągle ekspanduje. Coś się dzieje takiego, że żyjemy jak gdyby na powierzchni trójwymiarowego balonika, w który ktoś bez przerwy dmucha i to z jednostajną prędkością. No i trzeba było równania Einsteina poprawić. Rzeczywistość okazała się nie taką rzeczywistością, jaką wyobrażał sobie Newton czy starożytni jeszcze, a rzeczywistość jest o wiele ciekawsza. Bo skoro prawa fizyki wykazują przepiękną symetrię względem czasu, nie ma żadnej różnicy, czy ewoluujemy w stan jakiegoś układu zgodnie z biegiem czasu w przód czy wstecz. A zatem wszechświat, skoro dzisiaj wybucha, rozszerza się i to tym szybciej, im dalej obiekty są od nas, można, cofając czas, znaleźć się nagle w dziwnym miejscu. Cała materia, cała przestrzeń wszechświata staje się, no i pytanie czym, punktem. Dziś mówimy osobliwością czasoprzestrzenną. Bardzo ładne słowo. No tak to wygląda. Nasza intuicja pracuje w nieco innym zakresie układów fizycznych i dlatego to jest zazwyczaj dla nas taką zagadką. Natomiast skoro wierzymy w OTW, a trudno jest nie wierzyć, skoro po prostu nie ma zjawiska obserwacyjnego, które by w jakimkolwiek sposób przeczyło tej teorii, to wszechświat kiedyś był niesłychanie małą osobliwością. Nie punktem, bo tu każdy matematyk wam powie, że przestrzeń fizyczna powinna posługiwać się przejściami bardzo porządnymi, ciągłymi. Natomiast punktu w cokolwiek nie możemy w sposób jednoznaczny przekształcić. Dobra, ale matematyków zostawmy na boku. W każdym razie w fizyce wszystko odbywa się bardzo porządnie, gładko, ciągle. I tu pewien problem. Trudno to sobie wyobrazić, ale moi drodzy, wszechświat miał kiedyś swój początek. Według najnowszych
pomiarów według najnowszych ustaleń to około 13,8 miliarda lat temu. To wszystko, co mamy dzisiaj. Setki miliardów galaktyk, z których każda liczy setki miliardów gwiazd. A każda gwiazda jest średnio mniej więcej podobna do naszego Słońca, czyli zawiera ogromną ilość materii. To wszystko kiedyś było prawie że punktem. A tak dokładniej, granicę wyznacza moment, kiedy współczesna fizyka relatywistyczna i kwantowa przestaje mieć sens. To tak zwana era Plancka. Tak ją śmiesznie nazwaliśmy. W każdym razie od tego momentu prawa fizyki działają. I to, co dzisiaj obserwujemy, wyraźnie widzimy jako konsekwencje pewnych porządnych praw, które działają od tamtej pory do dzisiaj niezmiennie. Dzisiejszy wszechświat jest konsekwencją tego, co działo się wtedy. Także teorie, które próbują uniknąć tego wielkiego wybuchu, no domyślamy się, że w czasach jeszcze żelaznej kurtyny, kiedy połowa świata była zdecydowanie materialistycznie, filozoficznie nastawiona, to idea momentu, w którym to wszystko powstało, raczej marksistom bardzo nie pasowała do ich teorii. I ciężko, z dużymi oporami teoria Wielkiego Wybuchu pojawiała się wśród osób, które odrzucają istnienie Boga. Tak naprawdę powstało kilka teoryjek, które równolegle spełniały te same warunki. Nawet tak dość sprytnie powiedziane, że skoro raz w ciągu tych 15, czy tam prawie 15 miliardów lat zdarzył się taki wypadek, że coś powstało z niczego, to dlaczego w dowolnym miejscu przestrzeni coś nie może powstać? Na przykład jeden atom wodoru na 1000 parseków sześciennych. Co to znaczy? No, w kawałku przestrzeni, który jest rozmiarów naszej galaktyki. Jeden atom na kilkaset lat. I to by już wystarczyło. Efekt będzie taki sam. Materii będzie we wszechświecie przybywać. W efekcie obserwacje będą takie same. Tak, tylko że ta teoria inflacji niestety ma swoje minusy. Nie opisuje najnowszych obserwacji promieniowania reliktowego, czyli tego promieniowania, które dochodzi do nas ze wszystkich stron, a pochodzi z pierwszej chwili Wszechświata, a dokładnie no, pierwsza chwila. 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu pojawiła się materia taka, jaką znamy dzisiaj. Protony, neutrony, elektrony, atomy. Dopiero wtedy. Wcześniej powstawały i znikały. Więc była równowaga między materią i antymaterią. Później nagle się to wszystko trochę zmieniło, ale od tego momentu, około, rzućmy hasło 30 tysięcy lat, to może być i 300 tysięcy lat, od chwili wielkiego wybuchu, Wszechświat już zawiera tyle samo atomów, ile widzimy dzisiaj, bez zmian. To też ciekawostka. Mianowicie to, co wtedy powstała materia, temu towarzyszyła również emisja promieniowania. I to promieniowanie nie znika. Ono świeci na nas jednolicie ze wszystkich stron. Gdyby świeciło idealnie jednolicie, to ta teoria o powstawaniu przypadkowo sobie atomów wodoru od tak w dowolnych miejscach wszechświata byłaby świetna.
Natomiast satelita Kobe jeszcze w latach 90. odkrył minimalne różnice w parametrze, który nazywamy temperaturą tego promieniowania. Okazuje się, że obszary te wyróżnione przez obserwacje mikrofalowego tła promieniowania idealnie pokrywają się z obecnymi skupiskami masy we Wszechświecie, a dokładniej z tak zwanymi metagalaktykami, gromadami gromad galaktyk. Fajny jest ten Wszechświat, mówię wam, jak się tak na niego patrzy. W każdym razie tamta teoria padła. Dla nich nie potrafią zwolennicy tamtego modelu wytłumaczyć jakichkolwiek faktów obserwowanych w mikrofalowym promieniowaniu tła.